List od naszego Pana Jezusa Chrystusa do Jego konsekrowanych dzieci, szczególnie do biskupów i kardynałów. Sierpień 2020 roku. Orędzie jest potwierdzeniem proroctwa Ezechiela z rozdziału 34, wersety od 1 do 29. Oto jestem. Przychodzę, moje konsekrowane dzieci, jako najwyższy pasterz. I pragnę was przywołać z powrotem do mojej głębokiej miłości, mojego serca eucharystycznego. W najwyższym akcie mojego miłosierdzia wzywam was ponownie, abyście uczestniczyli ze mną w jedynej, prawdziwej, wiecznej świątyni, w jedynej ofierze boskiej miłości, jedynej, która was karmi, jedynej, która jest prawdziwym pokarmem i prawdziwym napojem podczas waszego pielgrzymowania ziemskiego. Nadal pragnę ofiarować wam życie. Tak, jestem tutaj, aby przygarnąć was z wieczną miłością. Znam każdego z was w intymności waszego serca. Znam wasze najgłębsze myśli. Już z łona waszej matki znałem was i od dawna kochałem. Znam waszą wierność. Wiem, czy i jak bardzo mnie kochacie. Żaden szept waszej duszy nie jest mi nieznany. Ale znam też wszystkie wasze złe uczynki, waszą niewdzięczność, waszą hipokryzję, wasze myśli o śmierci, o zemście, o pragnieniu władzy, o tym, jak bardzo potraficie gnębić duszę, ile uczynków niesprawiedliwości wypełniają wasze plany, które studiujecie z dużą przebiegłością. Kupujecie i sprzedajecie wszystko, ale bolesne jest to, że robicie to z narażeniem dusz, które są wam powierzone. Mój gniew jest już blisko. Czyż nie pamiętacie, że każdy z was, każdy człowiek będzie musiał stawić się przede mną, przed moim trybunałem? Owce, którym wam powierzyłem, wiele z nich zmasakrowaliście, wygnaliście, zgorszyliście, sprzedaliście, oszukaliście. Ale pomimo tego, że od dawna znoszę całe zło, które uczyniliście i wypaczyliście w moim domu i wśród moich ludzi, wiem też, ile dzieł prawdziwej i głębokiej miłości było przeżytych przez wielu z was, jak wielu z moich konsekrowanych w ciszy historii przelało i przelewa krew, aby bronić Kościoła i ich wiary we mnie. Serca wielu z was zawsze były dla mnie cennym skarbem, ale jak skarb o wielkiej wartości. Odłożyłem to na bok i pomimo waszych błędów zawsze chroniłem was i prowadziłem z ogromną miłością. Chroniąc was przed piekielnymi korzeniami konkolu. Ale teraz jestem tutaj, aby zaprosić moich synów, kapłanów, moich konsekrowanych i was, moich biskupów i kardynałów, w których duszy jest odciśnięta wielka pieczęć apostolska z wielkim bólem w moim najświętszym sercu.
bólem Ojca i Zbawiciela. Właśnie was, którzy splamiliście się bałwochwalstwem, pogaństwem, sekciarstwem, którzy zapomnieliście o mnie, którzy cieszycie się wyłącznie waszymi przywilejami władzy, którzy dostosowaliście się do planów świata, którzy chcecie zbudować kościół beze mnie, ale dla Boga człowieka, którzy zignorowaliście prośby i błagania mojej i waszej matki, aby chronić cele polityczne i sekciarskie. Wy, którzy plotkujecie na korytarzach pałacu, myśląc, że was nie słucham i że piekło jest puste lub nie istnieje. Czy zapomnieliście o mojej Ewangelii? Ach, tak często mówicie, że to alegorie, że moje słowa muszą być interpretowane zgodnie z rzeczywistością waszych czasów? Że ktokolwiek napisał Ewangelię, być może powiedział rzeczy, które nie są prawdziwe? Że być może są to interpretacje? Że ich znaczenie nie jest prawdziwe? I wymyślacie pułapki językowe? I nie tylko. Wszystko bardzo komplikujecie, aby tylko zdyskredytować moje słowa. Ale z nieskończoną goryczą odkryjecie, że to, co powiedziałem, jest całkowitą prawdą i że nic nowego nie zostało powiedziane tutaj i teraz. Jako najwyższy pasterz wzywam was jeden po drugim. Nawracajcie się, przyjdźcie, porozmawiajmy razem. Nawet jeśli głęboko i przez bardzo długi czas raniliście moje najświętsze serce, nawet jeśli moja matka nie przestaje płakać za wami i błagać przed tronem Trójcy Przenajświętszej, nawet jeśli ojciec jest oburzony ludzką niesprawiedliwością i wzajemną nienawiścią, wzywam was z powrotem do mnie. Jeśli okażecie mi pragnienie powrotu do boskiej miłości, do wierności, do pokuty, do prawdziwego uczestnictwa w jedynej ofierze eucharystycznej, jeśli zaakceptujecie krzyż i będziecie go bronić, jeśli moje słowo ożyje mocno w waszych sercach i bez lęku będziecie głosić prawdę i jej bronić, jeśli będziecie prawdziwymi kapłanami mojego królestwa i mojego sanktuarium, jeśli wyznacie wiarę we mnie, jedynego najwyższego pasterza, waszego jedynego króla, zbawiciela, odkupiciela, we mnie, który jestem jednorodzony z Ojca, pierworodny z tych, którzy zostali wskrzeszeni z martwych i dlatego pokonali śmierć. Ja jestem barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Przyjdźcie do mnie, a uleczę was. Opatrzę wasze rany i uzdrowię wasze dusze. Tylko ja mogę otworzyć księgę życia, ponieważ jestem sługą posłusznym i cierpiącym. Ja jestem dla was waszym wiecznym błogosławieństwem. Przyjdźcie do mnie, nie lękajcie się. Tylko ja mogę być waszym prawdziwym pokojem. Ja wymarzę wszystko, co zasłania wasze dusze. Wybaczę wszystko,
każdą myśl, każde słowo, każdy projekt i każdy cel przeciwko Kościołowi i przeciwko mnie. Dam wam znowu nowe i czyste serce i ducha mocnego w wierze i w prawdzie, pełnego miłości. To jest boska obietnica i jako taka, jeśli naprawdę ją zaakceptujecie, będzie to nieusuwalna obietnica. Ale jeśli nie zaakceptujecie tego mojego wezwania miłości, jeśli odmówicie powrotu do mojego serca, skruszeni i pokorni, zaprawdę powiadam wam, byłoby lepiej dla was, gdybyście nigdy się nie narodzili. Poznacie gniew Boży i dowiecie się, że piekło istnieje. Tak jak istnieje szatan i wszyscy jego zbuntowani aniołowie. Ale to w rzeczywistości wielu z was już bardzo dobrze wie, ponieważ mu służą. Zetnę cedr Libanu. Bez względu na to, jak wysoki się stałeś, doszedłeś wysoko, wierząc, że możesz służyć dwóm panom. Ale ja zetnę wszystkie twoje gałęzie i rozłożę je wszędzie, a ciebie już nie będzie ani pamięci o tobie. Obłudny człowieku, słaby w wierze, twoje słowa cię potępiają. Pamiętaj, duchowy człowiek może wszystko osądzić, ale nie uczyniwszy tego, rozrzucę twoje liście na wietrze i więcej cię nie będzie. Dorastałeś w pobliżu wody, ale to ci nie wystarczało. Chciałeś objawić się tym, kim nie jesteś. A teraz już nie jesteś. Ja, Jezus Pan, kocham nieskończenie moje konsekrowane dzieci i właśnie dlatego, że tak bardzo je kocham, chciałem napisać do nich te słowa. Chciałem je przywołać. Miłość jest pieszczotą dla duszy, ale jest też siłą, by obudzić, by przywołać od bliskiego bardzo poważnego niebezpieczeństwa. Moment jest decydujący. W grę wchodzi życie wieczne i zbawienie moich dzieci. Nie ma powrotu. Nie ma innej możliwości. Wy nie wiecie, ale ja wiem. Gdy moje ostrzeżenie dotrze do was wszystkich, będzie to wielki ból dla dusz. Nie czekajcie. Przyjdźcie. Dopóki daję wam czas. Moje wezwanie jest mocne i naglące. Wiecie, że używam najmniejszych środków do tego, czego pragnę. Zawsze tak robiłem. Nie dziwcie się. Raczej posłuchajcie i otwórzcie wasze serca, zanim będzie za późno. Błogosławię każdą osobę konsekrowaną, która przyjmie w sercu i zachowa te moje słowa. Błogosławię biskupom i kardynałom. Błogosławię wasze serca. Bądźcie prawdziwymi apostołami, prawdziwymi misjonarzami, a przede wszystkim bądźcie moi. Obiecałem mojej Matce Najświętszej, Maryi Pannie, że dam wam 7 miesięcy na cześć jej 7 boleści. Jeśli w tym czasie otworzycie swoje serca na moje słowa, na moje wezwanie, jako pasterza, ojca i króla, na moje wezwanie miłości i przebaczenia i zgromadzicie się i odprawicie mszę świętą,
Ku czci mojego najświętszego serca, odnawiając waszą szczerą miłość do mnie i waszą wiarę. Uważajcie, dzieci, nie dajcie się oszukać. Nie myślcie, że wszystko jest bajką, tak, by nie zwracać najmniejszej uwagi na moje słowa, bo moglibyście powiedzieć, że ostatecznie nigdy nic się nie dzieje. Nie mówcie tego, nie myślcie tak, bo jak złodziej przyjdę nagle odebrać to, co moje. Oblubieniec przybył o północy, ale ja mogę przybyć w nocy lub w dzień. Nie wiecie kiedy. Czuwajcie nad swoimi duszami. Czuwajcie i módlcie się nieustannie. Pszenica jest dojrzała. Pole takie pozostanie, ale żniwa się zmienią. Szukajcie mnie w Najświętszej Eucharystii. Jak bardzo będziecie płakać później, wiedząc, ile razy mogliście mnie spotkać i mieć mnie w waszych sercach, a nie uczyniliście tego. Księga Ezechiela, rozdział 34. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela. Prorokuj i powiedz im, pasterzom. Tak mówi Pan, Bóg. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną. Zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście. Skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. Rozproszyły się, błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkim wysokim pagórku i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego, wyrocznia Pana Boga. Przecież owce moje stały się łupem i owce moje służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu, bo nie było pasterza. Pasterze zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie paśli, a nie paśli moich owiec. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan Bóg. Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec. Położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy. Nie będą już one służyć im za żer. Albowiem tak mówi Pan Bóg. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Wyprowadzę je z pomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów. Sprowadzę je z powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju. Na dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą na górach izraelskich.
Ja sam będę pasł moje owce i ja sam będę je układał na legowisko. Wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam. Zbłąkaną sprowadzę z powrotem. Skaleczoną opatrzę. Chorą umocnię. A tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg, oto ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły. Czyż to wam może mało, że spasacie najlepsze pastwisko, by resztę swego pastwiska zdeptać swoimi stopami? Że pijecie czystą wodę, by resztę zmącić stopami? A owce moje muszą paść to, co wy zdeptaliście waszymi stopami i pić to, coście zmącili waszymi stopami. Dlatego Pan Bóg tak mówi do nich. Oto ja sam będę prowadził sąd pomiędzy owcą tłustą a owcą chudą, ponieważ wszystkie zwierzęta słabe odpychaliście bokiem i plecami i popychaliście je swoimi rogami, tak, że je przepędzaliście. Dlatego chcę pomóc moim owcom, by już więcej nie stawały się łupem. Osądzę poszczególne owce i ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego sługę Dawida. On je będzie pasł, on będzie ich pasterzem, a ja, Pan, będę ich Bogiem. Sługa zaś mój Dawid będzie władcą pośród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. Zawrę z nimi przymierze pokoju, a dzikie zwierzęta wytępię z kraju, tak iż będą mogły owce bezpiecznie mieszkać na stepie i spać w lasach. Błogosławić im będę oraz ziemią wokół mego wzgórza będę zsyłał deszcz w dogodnym czasie. Będzie to deszcz niosący błogosławieństwo. Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Będą oni żyli bezpiecznie w swym kraju i poznają, że ja jestem Pan. Gdy skruszę kłody ich jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich ujarzmiają. Nie będą już odtąd łupem narodów, ani nie będą pożerać ich zwierzęta kraju, ale bezpiecznie będą oni żyli, przy czym nikt ich straszyć nie będzie. Sprawię, że nastanie dla nich urodzaj o wielkim rozgłosie, by już nie dręczył ich głód w kraju i by nie musieli znosić szyderstwa narodów. Wtedy poznają, że ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi. Oraz, że oni, dom Izraela, są ludem moim, wyrocznia Pana Boga. A wy, owce moje, jesteście owcami mego pastwiska, ja zaś Bogiem waszym. Wyrocznia Pana Boga.